Zaletą takich miejsc jest to, że jest mało turystów i można tutaj sobie przyjść samemu czy tam z rodzinką i sobie tak odpocząć, po prostu się zrelaksować. Właśnie odeszliśmy już od plaży, idziemy sobie tutaj chodniczkiem w Kamali, idziemy na górę, na punkt widokowy. Na plażę w Suryn jest w sumie tylko 2 km, więc na punkt widokowy dalej nie będzie. Tam zmierzamy, gdzie ten biały budyneczek, już go widzimy, ale przed nami jeszcze kawałek trasy. Ole, jest. Jest zwierzak. Jest 1900. 1900. Prawie 2000. Dobra, i zaraz będziemy próbować ostrygi. Surowe? Ja surowej nie zjem. Co ty, ja nie zjem surowej? 100 batów? Co ty gadasz? Naprawdę? Restauracja. Ale wypasiona. Ja pierdzielę. Problem jest taki, że był dźwięk, jak oglądaliśmy Netflixa z tableta czy tam z czegokolwiek. No i dźwięk zniknął. Ale na drugim telewizorze dźwięk jest. A tutaj nie oglądamy, bo oglądamy tam, więc musimy zamienić telewizory. Nie wiadomo, co się stało. Był dźwięk, nie ma dźwięku. Pięknie to wygląda. Ale będzie pyszny, do tego film. To naprawdę jak w kinie. Wieczór jest kinowy. Siemaneczko, siemaneczko, witajcie z Kamali. Za mną w górach trochę słabo widoczne są piękne domy, piękne wille. Widok stamtąd na morze i na plażę jest naprawdę mistrzowski. Dzisiaj woda bardzo spokojniutka. Ludzie sobie pływają na kajakach. Tutaj jakiś rybak łowi sobie rybeczki. I tu mamy jeszcze taką piękną zatoczkę z bardzo ciepłą wodą, bo jest płyciutko. Słońce bardzo mocne. Dodatkowo nurkując można pooglądać ładne, kolorowe rybki. Żeby tutaj przyjść, trzeba przecisnąć się przez te skałki wszystkie, ale warto. Tak to tutaj wygląda. Tak się tutaj chodzi. Tam za chwilkę będą jeszcze wyższe, jeszcze większe. Tutaj w ogóle jakie skały fajne wystające. Bardzo fajnie tutaj jest. Jak woda zaleje te skałki, to może i kraby się pojawią. Na razie nie ma nic. Zaletą takich miejsc jest to, że jest mało turystów i można tutaj sobie przyjść samemu czy tam z rodzinką i sobie tak odpocząć, po prostu się zrelaksować. Bo tam jest dużo ludzi, dużo krzyku, hałasu, a tutaj cisza, spokój. Naprawdę bardzo przyjemnie. Ważne jest też to, że jest też cień, także można sobie tutaj odpocząć. Dzisiaj akurat wieje dość mocny wiatr, ale jakoś bardzo to nie przeszkadza. Tam u góry jakąś wycinkę robią, drzewa ścinają. Ciekawe, czy będą coś budować, czy po prostu jakieś takie zabiegi, które trzeba zrobić dla bezpieczeństwa. Może jakieś stare drzewa, ale chyba raczej będą coś pewnie budować. Dobrze, że mam buty, bo w klapeczkach tutaj to bym nie polecał. Najgorszą opcją tutaj tylko to są te śmieci. Kurczę, ile tu jest śmieci. Takich, patrzcie się, jakiś stary, rozwalony klapek, coś tam. Tu też jakieś buty, jakieś kurde takie coś, no masakra, jakieś butelki plastikowe, worki, no nie fajnie. Akurat takie miejsca to powinny być czyściutkie. Znaczy wszystkie miejsca zresztą powinny być czyściutkie. No na boso to bym też nie polecał z tego względu, że na przykład chodzą tutaj ogromne mrówki. Spadam stąd. Na najbliższe dni mamy zaplanowanych trochę wycieczek, także będzie ciekawie. Krabik z muszeleczką sobie chodzi. To drugi, a ten jest jakiś większy i szczypy bardziej. Aha. A to jak ślimak wygląda. To a też krab? Tak. Właśnie odeszliśmy już od plaży, idziemy sobie tutaj chodniczkiem w Kamali, idziemy na górę, na punkt widokowy. Bardzo fajne miejsce, super widoczki. Tutaj chyba jakiś postój policjantów, chyba jakiś sklep z tymi, z palmami, z kwiatkami jakimiś. Chyba raczej tak. Damian, tutaj taka rura jest, widzisz ją, ta niebieska? To tam normalnie podjeżdżają samochodami z takimi beczkami i takim baniakiem, co ma, nie? Do przewożenia wody. Tam wodę normalnie leją z tego. Patrz, przecież to wszystko wygląda prawie tak samo, nie? Takie tutaj to znaczy lotnisko. Na plażę w Suryn jest w sumie tylko 2 km, więc na punkt widokowy dalej nie będzie. Słyszałaś pani? Pani powiedziała, shit, że tu shit płynie. Gówno. Nie wiem, ale tak chyba na to wygląda, że to kanalizacja. Ale ryby pływają tam jakieś, widzicie? Także jakoś dają radę. No tutaj takie malutkie po lewej stronie. Tutaj chyba się wchodzi do tej restauracji, którą widać. No, bo to ta nazwa. Ta, która tam była na plaży. O, taka. Exclusive. Platinum Bay. Już to od 3 lat, kurczę, widzę, że cały czas jest mniej więcej w tym samym punkcie.
No nie za szybko im idzie ta budowa. No i pewnie tak samo jak tutaj wycinali las i góry, to tak samo pewnie tam, gdzie byliśmy na plaży i już była wycinka właśnie pewnie pod takie inwestycje i budowle. Stacja paliw ładnie ustrojona. Ale jak myślisz, ta zielona to co? 90... Tak, że zielona to będzie 95, tak? A tamta robka będzie, czy to benza będzie 9,1. Ale już się robią piękne widoczki. Tutaj przed nami słychać tą wycinkę drzew, gdzie najpierw byliśmy na dole, na plaży. Teraz jesteśmy u góry i taką piękną dróżką sobie idziemy. O kurde, taka grubsza wycinka. Będzie spora inwestycja. Sprzęty stoją takie trochę jeszcze starodawne. Nie ma co, lekko zdezelowany. Tutaj połowa kabiny wyrwana, zżarta przez rdze. Fura niezła. Ale ogromne liście. Co to jest w ogóle? Patrz Damian, jakie banany. I to na końcu jeszcze taki kwiat, kurczę, jakiś czerwony. Nie widziałem tych kwiatów. A tam jest ten, niespalony, taki co puszczali na Sylwestra na plaży, patrz. Spadło na drzewo. No, ten lampion taki właśnie, no. Kurczę, jak jeżdżę skuterem, to wiele uchodzi mojej uwadze. Tą drogą jeździłem 100 razy skuterem i nigdy nie widziałem takiego napisu. Heroines Monument. O kurde, ciekawe. Tam zmierzamy, gdzie ten biały budyneczek. Już go widzimy, ale przed nami jeszcze kawałek trasy. Ale piękne widoczki. Dobrze, że w ogóle da się chociaż jakoś tędy przejść po tych chodnikach. Akurat na zachód słońca trafimy. Jest. Teraz było czteropak piwka. Czteropak, no. Żeby siedział sobie godzinkę. Tak. Popatrzył na piękny zachód słońca, bo widoczek przepiękny. O jacie, ale widoczek. No i takie miejsca, to są miejsca tylko w Tajlandii. Jest moje jedno z ulubionych miejsc tutaj. Ale czad. Na tą plażę właśnie nie da się zejść tak normalnie. Trzeba tylko przypłynąć łódką. Jakimś longtailem, speedboatem albo takim, wiesz, no kurde... No tam nie ma zejścia, już kiedyś się pytałem. Ale patrz na to, jak ładnie tutaj w telewizorze u nas ładnie wygląda zachód słońca. Kurde, MK, gdzie ty się tak wybierasz? Gdzie ty się tak szykujesz, co? Rodzice idą do restauracji, a ja idę do koleżanek i do kolegów. Ja pierniczę. Idziesz na domówkę? To się tak nazywa, taka imprezka. Gdzieś tam u kogoś w mieszkaniu, to są domówki takie, wiesz? I co bierzesz ze sobą? Arbuzy? Arbuzy, ale powiem. Coś do rysowania, misia. Jednego popita, taką ośmierniczkę. O kurde, ale masz sprzętu. Całą reklamówkę, tak? Próbowałaś w ogóle tego arbuzika, Emma? No. I co? Bardzo dobry. Bardzo dobry? No dobry. No idziemy. Masz torbę. A jeszcze torbę. Dobra, biorę torbę. Biorę sobie w drugi raz. Biorę tą torbę i idziemy. Windą? Czy schodami? Dobra, no to schodami. Idziemy tak bez MK, Dorota mówi, no jak się zresztą sama powiedz. Cały czas mi się wydaje, że czegoś zapomniałam z domu wziąć. O, siema, siema. No takie dziwne uczucie. Pierwszy raz na miasto bez córki. To takie tutaj, pierwszy raz w życiu. Tutaj kucharze, elegancko, w czapeczkach, takich czepkach. Kulturka. Dzisiaj wylądowaliśmy w takiej restauracyjce. Muzyka live, no jest grubo. Muszę wam powiedzieć, że ta restauracja jest naprawdę taką jedną z bardziej ekskluzywnych restauracji. Dania wyglądają tutaj przepięknie. Naprawdę, jak ktoś jest na Phuket, polecam. Warto przyjść, wszystko pięknie wygląda, bardzo dobrze smakuje. Ceny są zawyżone zdecydowanie, razy dwa co najmniej niż gdzieś na street foodzie czy w jakiejś takiej mniejszej restauracyjce, ale za to klimat, który tutaj jest, to wszystko jak tutaj wygląda. Uj, akurat kelnerowi poleciała taca i wywalił co nieco, ale spoko, zdarza się. Naprawdę bardzo fajne miejsce na Phuket. 60 baht za te? 60 baht. Za te skórki. Chicken skin. Yeah. Fried. Fried chicken skin, 60 baht. 8 zł. 8 zł za takie skórki. 8 zł za skórki. A, tak to jest. Ja znam producenta, zrobił w Polsce, możemy zrobić 9 tysięcy. Skórek u niego od zajebania. Ale Piotrek, a ile kosztowały te w sklepie? Tam nie 40 czy ileś? Tam też 30. Też 30? No, ale tamte kurde... A te 60? Tak, ale to świeże. A, ale tam tych chyba więcej trochę, co? Nie. Nie? Mniej? Tak? Te duże paczki są mało. Te są... River. That's why are blue. Because river is blue. Yeah. More expensive? No, this no. is yeah. cheaper. Cheaper, yes. So, so how much for this? As a 1 kilo, the 800 baht, my friend.
800 baht. Yes. 800 bahtów za kilogram. Yeah, this one they create a nice. Only create a nice. Yeah, tańsze, 800 bahtów za kilogram. Ale oni sprzedają je tylko. What is this? To lobster. To lobster. Yeah, lobster. Lobster. Small one, yeah? Mm-hmm, small one. $500 Za jednego tego kumara. Tak, tak, tak. Bigger one? Mm. Ole, jest. Jest zwierzak. This one 1900. 1900. Wow, prawie 2000. No, no, no. Tam już dużo mięsa. Już na dwie osoby. Two people? It's good? For two, three, yeah. Two, three people. Yes. No to nieźle. Thanks for showing us. Ah, this is the... Ostrygi. Ostrygi? Oyster. And how to eat this? Raw. Like here. Take it. Lemon, salt. Yeah, with lemon and a garlic. Garlic. So, nice. Well, we can try. You can make... Yeah. This how much for this? 50 baht, my friend. For 50, you? Yeah. 50 baht for one? Yeah, it is. Okay. Just mogę spróbować, no 50 batów. 50 batów to jest 6,50 za taką ostrygę. 6. O to wielkie jest. 6,50, tylko nie wiem co tam w środku. Pusto. No danger? Is safety? Yes. Safety? Dobra, zaraz będziemy próbować ostrygi i zobaczymy jak to smakuje. To będzie ciekawe doświadczenie, naprawdę. Duży glut. Ale tutaj jakie zdrowe jedzenie na takim olejku głębokim. Ale on to będzie robił też na takim oleju czy na grillu? Surowe? Ja surowej nie zjem. Co ty, ja nie zjem surowej? Ja nie zjem surowego, na pewno. Co ty, człowieku, no nie. Nie zjem. Ja nie zjem surowej ostrygi takiej. Ja myślałem, że to będzie smażone, czy coś z tym robione. Nie zjem surowej, co ty? Oh my gosh. Raw? You cannot fry it? Eat like this? Oh my gosh. On to umył tylko w tej wodzie. To jest nieprawdopodobne. Co ty? Ja tego nie zjem na pewno. Nie no, smacznego, naprawdę. Bardzo ładnie to wygląda, ale ja się nie odważę. Co? Dobra, będziemy jeść to. Proszę o limonkę. Poszedł troszeczkę tego sosiku. To jest moja pierwsza ostryga w życiu. Bo on tu cały tak szybko naraz. Nawet nie spróbuje, nawet nie będzie wiedział jak smakuje. Tak szybko zjadł. Weź lepiej jeszcze całe ten to chili wyjedz, bo powiem ci, że jak to chili to może cię uratować. No. Jak surowa ryba. Jak surowa ryba? Mhm.